Cześć! Luisia z wylewaneobrazy.pl i dzisiaj będę robić coś troszeczkę innego. W poprzednim odcinku, link jest w opisie poniżej, wylałam ten obrazek. On sobie poleżał parę miesięcy, więc jest absolutnie suchy. Ale ponieważ planuję dorobienie do niego wzoru, muszę usunąć silikon, który był w moich farbach. Jest wiele sposobów na zrobienie tego. Ja będę używać mąki ziemniaczanej. Obraz parę razy po drodze przecierałam, więc nie ma widocznych plam silikonu, ale pierwszą rzecz, jaką powinniście zrobić, to popatrzeć, czy nie ma gdzieś plamy, którą należy usunąć. Jeżeli taka plama jest wyraźnie widoczna, że wychodzi Wam śliska powierzchnia i w ogóle, wtedy płyn do mycia naczyń, papier, napsikać na papier, bardzo ważne, nigdy nie na obraz, i po prostu delikatnie zetrzeć. No dobrze, no to co robimy? Bierzemy mąkę ziemniaczaną i sypiemy na obraz. Jeżeli obraz jest dobrze wysuszony, nic mu się nie stanie. Dlatego trzeba zwrócić uwagę, żeby to było rzeczywiście dobrze wysuszony obraz. 2 tygodnie minimum, 3 tygodnie minimum. Ja bym powiedziała, że 4 tygodnie albo dłużej. I najpierw można spokojnie ręką rozetrzeć, szczególnie jak mamy taką dużą powierzchnię, jak ja mam. Albo, jak ktoś nie chce, pędzelek i pędzelkiem delikatnie wpracować w cały obraz. Zobaczycie, że w miejscach, gdzie ten silikon wychodzi, to on będzie, ta mąka, talk, może być zwykła mąka, to jest akurat skrobia ziemniaczana, ale to po prostu zacznie się zmieniać. Ja już widzę. To już się robią takie... Ważna rzecz. Nigdy nie róbcie tej techniki czyszczenia silikonu w pomieszczeniach, gdzie się suszą inne obrazy. Bo to jest bardzo pylaste i po prostu wejdzie Wam w każdy inny obraz. Nawet się nie zorientujecie. To jest raz. Druga sprawa jest taka, że należy to zostawić na podobraziu na kilka godzin, najlepiej na noc. Można też po prostu powtórzyć kilka razy operację. Ja czuję w palcach, że to ma zupełnie inną konsystencję. Dlaczego używam pędzla? Bo on pozwala wejść, jeżeli jest dziurka w farbie, to rozpracować, wpracować. Powiem tak, takie rzeczy idealnie robi się na balkonie albo tarasie. Jeżeli używacie silikonu, nie zapomnijcie o bokach, bo tutaj też jest cała masa silikonu, którą należy usunąć. Na bokach oczywiście trudniej się zostawia proszek na noc, ale w niektórych miejscach można spróbować usunąć, a resztę usunąć wodą z płynem. Jakiegokolwiek produktu używacie, sprawdźcie najpierw, czy nie uszkodzi Wam obrazka, bo to dopiero byłaby tragedia. Pierwszą warstwę wstępnie ściągnęłam, przetarłam delikatnie wilgotnym papierem i teraz posypię drugą warstwę, rozprowadzę, zostawię i do zobaczenia jutro. Tomorrow. Przeleżało się przez noc i teraz będę ponownie wcierać moje podobrazie, usuwać resztki silikonu. W tym miejscu, to po prostu ja widzę, że to jest takie olejowe coś. Ja to robię bardzo delikatnie. No a poza tym mój pędzelek jest bardzo miękki. To jest zwykły pędzel do pudru, kupiony za parę złotych w drogerii. To jest troszeczkę twardszy pędzelek. On jest nie tak miękki jak ten, który jest mięciusieńki,
I on jest właśnie bardzo dobry do usuwania pozostałości spod obrazia. I znowu ja to robię bardzo lekko. A wszystko to, co zostanie, i tak jeszcze zetrę. Słuchajcie, nie wiem jak wy, ale ja widzę znaczną różnicę. Dobra, to teraz tak. To zabieramy. Mam przygotowaną wodę z płynem. I po prostu delikatnie zamoczę mój papier. I takim delikatnie lekkim papierem po prostu to umyję. Patrzcie, jak schodzi ten fioletowy. Pomimo, iż to schnie ponad pół roku. Wyraźnie ten pigment schodzi, więc uważajcie. Niektóre farby tak mają. I nie zapomnijcie o bokach. Dlatego, że, ale też boki i spód. Bo spód też został zabrudzony proszkiem. Więc jak będziecie potem coś dalej na tym robić, no to żeby nie było problemów. Ostatni krok jest sprawdzenie, czy to rzeczywiście nie ma jakichś widocznych plam silikonowych. Ja nic nie widzę. W związku z czym ten obraz teraz sobie wyschnie. Znowu dam mu co najmniej 24 godziny. Dla tego obrazka to już jest koniec czyszczenia. W opisie poniżej macie link do wylewania tego obrazka. Znajdziecie ten link również tutaj. I co? I w następnym odcinku będziemy robić mandale. No może nie w następnym, ale w kolejnym odcinku, jak będę pracowała z tym odobraziem. No dobra. Do zobaczenia następnym razem.